Gonitwa numer 12. Kask niebieski, najskuteczniejszy w drużynie zielonogórskiej Grzegorz Zęgota. Obok niego Darcy Ward w kasku białym Unibax Toruń. W kasku czerwonym Piotr Protasiewicz Falubas Zielona Góra i w kasku żółtym Wiesław Jaguś Unibax Toruń. Gorący doping w Zielonej Górze na stadionie. Doping także tej stuosobowej grupki kibiców Unibaxu Toruń, ale jutro Torunianie będą w przewadze na Motorenie. 12 wyścig dnia. Zęgota, Ward, Protasiewicz, Jaguś. Pierwszy mecz wchodzi ze stojącą fazę. Kapitalny start Zęgoty. Dobrze także Piotr Protasiewicz. Jak będzie na wyjściu z pierwszego łuku? Zęgota, jakby stanął w miejscu. Dołączył do niego Piotr Protasiewicz. Dwójka zielonogórzan na dwóch pierwszych pozycjach. Trzeci Darcy Ward, a Wiesław Jaguś jak zaczarowany, gdzieś tam z tyłu. Ten 17-latek z Australii będzie próbował walczyć teraz na pewno. W nim cała nadzieja toruńskich kibiców, którzy stanęli jak zaczarowani w tym swoim sektorze. A znów pomywają te żółto-biało-zielone śraniki za kibiców Falubazu Zielona Góra, bo kaski czerwony i niebieski na dwóch pierwszych pozycjach. Grzegorz Zęgota, Piotr Protasiewicz rozpoczynają ostatnie okrążenie tego 12 wyścigu. Darcy Ward ciągle szukający gdzieś tam możliwości odrobienia choćby kilku metrów straconego dystansu, ale na nic ta ambicja 17-latka się zdaje, bowiem podwójnie w wyścigu 12 triumfują zawodnicy gospodarzy. Wygrywa Grzegorz Zęgota. Kapitalny start, potem na wyjściu z pierwszego łuku. Gdzieś wjechał w jakieś miejsce, jakby stanął w miejscu, jakby w pewnym momencie chcieli go wyprzedzić pozostali trzej zawodnicy, ale Zęgota jednak jako pierwszy, drugi Protasiewicz, Darcy Ward, jeden punkt, Wiesław Jaguś bez punktu. 5-1 dla Falubazu i 38-34, a zostały nam trzy wyścigi tego pierwszego meczu w Zielonej Górze. Pewnie odwrotna sytuacja niż w wyścigu poprzednim. Tym razem zielonogórzanie wygrywają start i widzimy, jak zawodnicy siedzą na swoich motocyklach. Przede wszystkim Grzesiek Zęgotan. Wpadł z tą kolejnę również, ale nie było to dla niego aż tak bardzo groźne. On wypadł z tej kolejny na zewnętrzną część toru. Tam stracił tę przyczepność i stąd takie szybkie dogonienie przez Piotra Protasiewicza z Grzeszka Zęgoty. I zielonogórzanie już tutaj widzieli, gdzie jadą. Wiedzieli, że muszą starać się omijać te kolejny. Siedzieć zupełnie inaczej. Myślę, że patrząc na ich sylwetki jazdy na poszczególnych łukach było widać, że są bardzo skoncentrowani na tym, ażeby w tych kolejnach właśnie siedzieć z przodu.